Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bubu i witam Ciebie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam naszą miejscówkę, Czereśniową Dirt oraz Strzelnicę Dirt. Pomierzymy hopy i zaproszę Was na dżem. A w sumie mogę zaprosić Was już teraz. Widzimy się tutaj 4 listopada o godzinie 10. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące wydarzenia znajdziesz na Instagramie mtbubu_. Tam znajdziesz wszystko. A tegorocznymi partnerami Dirtowy Bubu Invitational 2023 będzie Tripout Optics oraz o nawodnienie zadba Red Bull. Także dzięki za wsparcie. Lądowanie widoczne za mną powstało tutaj już bardzo dawno temu, ale dopiero teraz usypaliśmy je nad poziom taki, jaki powinien tutaj być od bardzo dawna. Lądowanie ma wysokość 4 metrów, mierzone od najniższego punktu za wybiciem. Teraz wrzucę Wam przebitkę. Jeżeli chodzi o długość lądowania, od początku lądowania do końca lądowania 7,20, czyli zmieszczą się tutaj spokojnie 3 długości roweru, można bezpiecznie glebić. Jak usuniemy stąd te kamienie tutaj, ale spoko, to do dżemu usuniemy, spoko, będzie git. Przelot tej hopy to jest 4,8 metra, w tym przelocie wliczona jest półka, półka ma około 40 cm. Wybicie jest wysokie na 2,2 metra, kąt wybicia jest to około 58 stopni. My też jesteśmy sobie w stanie tą hopeczkę w każdym momencie podkręcić, ponieważ jest ona zbudowana na takim stelażu. Gdzieś mogę Wam podrzucić link do tego, jak budowaliśmy tą hopę. Także podkręcenie tej hopy bardziej w pion to jest dla nas chwilka roboty, ale obecnie nagrywamy ten filmik w poniedziałek, jesteśmy po dosyć sporych deszczach i przy takiej pogodzie na tej hopie nie ma nadmiaru prędkości, więc jej jeszcze bardziej nie podkręcaliśmy, choć ma ona na to potencjał. Często pytacie mnie się, jakie przewyższenie robisz na swoim step-upie. Odpowiem Wam na przykładzie tej hopy. Przewyższenie, czyli czegoś między górą wybicia a czubkiem lądowania, mierzona w tej płaszczyźnie. Tutaj dla tej hopy jest to 1,2 metra, czyli jest to step-up. Nie jest to ogromny step-up, bo na przykład u Wentyla w jednym z poprzednich odcinków to przewyższenie ma ponad 2 metry. Tutaj mamy troszeczkę mniejsze przewyższenie. I co daje to przewyższenie? Moi kochani, to przewyższenie daje to, że dużo lepiej się wywracać, jeżeli hopa ma przewyższenie. Wtedy jest dużo mniejszy impact i warto glebić. Ale kadr zajebisty był przez chwilę teraz. Wyglądałeś jak taki ziomeczek z National Geographic. Który tu baczył coś. Najazd jak to najazd. Jakiś czas temu zrobiliśmy go z palet. Są tutaj wkopane palety przez połowę najazdu. Sama hopeczka jest wykonana z płyt, także działa to tutaj naprawdę płynnie. Na dużą hopę zjeżdża się z wysokiego zjazdu, nie z samej góry. Jeżeli chodzi o najazd na mniejszą hopę, można wykorzystać zjazd po lewej stronie. Można zejść troszeczkę niżej i się tam nie wspinać. Za mną widzicie hopeczkę, która jest najmniejszą hopeczką, jaką tutaj mamy na rejonie. Jest to najmniejsza treningówka, która też równocześnie jest tutaj step-upem. Bicie ma ono 1,70 m wysokości. Jest ono stosunkowo dosyć krótkie, bo ma około 2,2 metra długości. Finalny kąt na tym wybiciu wyszedł nam 66 stopni, czyli jest to dosyć hardkorowy kąt. Takie kąty możecie często spotykać na skateparku, więc jeżeli chcecie się nauczyć sztuczek i je przełożyć sobie bezpośrednio na skateparku, to tutaj ten kąt jest bardzo zbliżony. I jakby co, to nie zbudowaliśmy tego specjalnie z takim kątem, tylko kiedyś nie potrafiliśmy robić kickerów i nam tak wyszło dosyć pionowo. Także na swojego pierwszego step-upa nie róbcie takiego kątu, zróbcie sobie coś bliżej 60 stopni, 58, coś takiego. Przewyższenia mamy tutaj około 0,5 metra, długość półki to około 60 cm. Przelot całkowity hopeczki to około 1,60 m, tylko to, że to 60 to jest półka, także na dobrą sprawę przeskakujecie metr i już jesteście na lądowaniu. To czy wylądujecie tutaj w tym miejscu, czy wylądujecie 60 cm dalej w tym miejscu, nie robi znaczenia, polądowanie jest miękkie i sprzyja glebieniu. I lądowanie tego step-upa jest lądowaniem miękkim. Wrzuciliśmy tutaj w ostatnim czasie mega dużo ziemi, dzięki czemu można się tutaj bezpiecznie wywracać. Jest to super hopa do nauki pierwszych sztuczek, do nauki one-handerów, no-handerów, t-bogenów, 360, ale jest też tutaj miejsce, jest też czas, żeby wsadzić bardziej zaawansowane sztuczki, zanim zrobisz to na większej hopie. I myślę, że jeżeli chodzi o czereśniową dirt, to tyle. Przenosimy się teraz na strzelnicę, bo gaśnie nam światło. Yo.
Znajdujemy się na strzelnicy Dirt. W tym roku mamy dla Was przygotowane dwie linie. Pierwsza linia jeszcze nie jest gotowa, ale do dżemu będzie. Jest to linia bardziej slopestyle'owa. Ja to tak nazywam, ponieważ zaczyna się ona stepdownem. Tutaj widzicie lądowanie stepdowna. Będzie pierwsza chopeczka i ta pierwsza chopeczka nie będzie tak bardzo pionowa. Będzie to linia, którą będzie mógł zaatakować tutaj praktycznie każdy i uzyskać prędkość na drugą hopę. Drugą hopę pokażę Wam za moment. Najpierw pokażę Wam pierwszą hopę z głównej linii. I pierwsza hopa w głównej linii jest to największa hopa, jaką mamy na rejonie, a ściślej mówiąc wybicie jest największe, ponieważ wybicie ma aż 2,6 metra wysokości. Kąt tego wybicia to jest około 62 stopni, także wybicie jest dosyć mocno podkręcone. Wybicie zaczyna się już tutaj i długość tego wybicia ma 4,3 metra, czyli mimo, że to wybicie jest wysokie, ma dosyć stromy kąt, to jest to dosyć długie wybicie. Na ubiegłoroczną edycję dżemu mieliśmy tutaj zbudowane wybicie metodą paletową, ale okazało się troszeczkę za bardzo płaskie. Tutaj bardzo nam zależało na tym, żeby tą hopę podkręcić, żeby dał radę tutaj wyskoczyć jak najwyżej i się wkleić, ponieważ przelot tej hopy nie jest dosyć duży. A przelot tej hopeczki jest naprawdę mały. Półka ma szerokość 90 cm, przelotu tutaj jest około 2,4 metra, czyli mimo, że wybicie jest duże, to chopeczka jest dosyć krótka, co czyni ją taką bardziej trailsową, że wybijając się tutaj, zawisamy na maksa w locie, wklejamy się i generujemy jak najwięcej prędkości na drugą hopę. Ta hopa jest najbardziej techniczna ze wszystkich hopeczek, jakie tutaj mamy na rejonie. Natomiast to, że ma ona tutaj przedłużone lądowanie, przedłużoną półkę lądowania, czyni ją, że nie jest aż taka trudna. W sensie możecie ją skejsować, bo czasami jak się wpada na jakieś trailsy, to półka jest długości szpadla i wtedy jeżeli nie dolecicie, to umieracie. A tutaj tak nie jest, tutaj przeżyjecie, także możecie zaatakować pierwszy raz swoją bardziej podstromioną hopkę. I kąt na drugiej hopeczce troszeczkę nas zadziwił, ma on aż 64 stopnie, czyli hopeczka również jest podkręcona. Również tutaj nie ma zbyt wiele przelotu, a można robić tutaj coś takiego, że się leci na półkę i na półkę katujecie swoje sztuczki. To teraz pewnie interesuje Was wysokość tego wybicia. Wysokość tego wybicia to jest 2,40 przy długości około 4 metrów. I przechodzimy płynnie do lądowania. Przelot między wybiciem a lądowaniem jest to około 2,6 metra, z tym, że tak jak wspominałem, mamy tutaj na lądowaniu półeczkę, także nie trzeba lecieć całości naraz. A półka, na którą możecie wylądować, ma długość 2 metrów. Wiem, że teraz mało co widzicie, ale została nam ostatnia przeszkoda na linii. Jeszcze a propos, jak stoimy na tym lądowaniu, to lądowanie tej drugiej hopy w zestawieniu do pierwszej hopy jest miękkie. Tutaj góra lądowania jest narzucona, narzuciliśmy bardzo dużo ziemi. W poprzednich jaskach jest to jeszcze tutaj nie do końca zaklepane i tej hopy nigdy nie będziemy zaklepywać, żeby ona była centralnie na twardo, ponieważ ta hopa jest super do nauki sztuczek, do 360, 360 z bar spinem, pierwszych tailwhipów. Jest to naprawdę spoko hopa i ta hopa jest tutaj naszą taką trzecią treningówką, ale fajnie, że można ją polecieć w linii, że można wkleić się na pierwszej hopie. Nauczony doświadczeniem wiem, że dużo daje to, że leci się hopeczki w linii, bo odkąd zbudowaliśmy tą miejscówkę, to już będzie, nie wiem, z 6 lat, to bardzo dużo nam to dało, że skakaliśmy pierwszą hopę, musieliśmy się wkleić, skakaliśmy drugą hopę. Tutaj jeszcze na końcu dobudowaliśmy sobie quarter, dobudowaliśmy bandki, dobudowaliśmy taką linię małutkich hopeczek powrotnych, które Wam za momencik pokażę. I bardzo dużo daje to, że lecicie hopeczki w rytmie, bo jeżeli całe życie katujecie sztuczki i lądujecie to na miękkie lądowanie, nie musicie potem lecieć następnej hopy, to wtedy lecicie na inne miejscówki i chcecie tam płynnie przenosić sztuczki, które już potraficie i się tego nie da zrobić, ponieważ nie umiecie ich odjeżdżać na twarde. Dlatego jeżeli macie opcję zbudować gdzieś sobie coś podobnego, to mam nadzieję, że tym filmem podrzuciłem Wam jakąś inspirację, jak to może wyglądać. Przechodzimy do ostatniej przeszkody. Ostatnią przeszkodą jest kwaterek. I kwaterek ten powstał z profilu takiego halfpipe'a, którego mieliśmy kiedyś zbudowane na zawody. Ten kwaterek działa zarówno na lewą stronę, jak i na prawą stronę. Wybicie ma około 1,90 m wysokości. Kąt wybicia jest to
71 stopni. I kwaterki mają to do siebie, że są dosyć mocno podkręcone względem chopeczek. Można lecieć w lewo, można lecieć w prawo. Co ważne, lądowania nie zrobiliśmy centralnie na równo z wybiciem, tylko lądowanie odsunęliśmy troszeczkę dalej. Dzięki czemu można lecieć tutaj ze sztuczkami i nie trzeba się martwić o to, że się walnie klina, zrobi to do tak zwanego disastera, czyli że tylnym kołem wylądujecie jeszcze na półce. I to jest ostatnia z naszych przeszkód, które przygotowaliśmy dla Was na ten dżem. To nagrywam, mamy poniedziałek, Wy to zobaczycie jutro, czyli we wtorek, a dżem odbywa się w sobotę, więc mamy tutaj jeszcze kilka dni na dopracowanie tych wszystkich chopeczek, żeby była jeszcze większa prędkość, żeby to wszystko tutaj wyglądało jeszcze bardziej schludnie, więc daj się nam ten czas i mam nadzieję, że widzimy się na dżemie. Wpadajcie, jeżeli macie blisko. Dżem odbędzie się w Chojnicach, to województwo pomorskie i tak jak mówię, lokalizację podrzucę Wam na Instagramie. A teraz jeszcze szybciochem pokażę Wam linię powrotną. Pokazałem Wam przed momentem quarter i teraz macie dwie opcje. Albo lądujecie i lecicie prosto na ten quarter, tutaj lewo, prawo, bez znaczenia, albo skręcacie. A tak w sumie to nie musicie jakoś turbo mocno wkręcać, bo banda zaczyna się już tutaj i lecicie bandę. Jak skończycie bandę, to przed Wami będzie się jawić linia 3-4 malutkich stoliczków dirtowych. I tutaj też ważne słowo dla początkujących, zupełnie początkujących użytkowników rowerów. No rowerzystów po prostu. Mamy zrobiony osobny najazd. Nie musisz lecieć tej całej linii tutaj, tych wszystkich chopeczek, tej bandy, tego wszystkiego, żeby sobie te chopeczki skoczyć, ponieważ tam w krzakach mamy zrobiony najazd na te chopeczki tutaj, które możesz sobie pykać, również nie skacząc tej dużej linii. A jeżeli skaczesz dużą linię, to tymi chopeczkami bardzo szybko nakierujesz się na sam początek trasy. Tam podchodzisz kilka metrów i możesz znowu ładować. Także myślę, że jest to całkiem spoko opcja. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czy wpadacie do mnie na dżema. Napiszcie również, czy spodobał Wam się ten odcinek i czy wniosłem tą miarką i moimi wywodami wartość w Wasze życie. Jeżeli tak jest, to koniecznie dajcie znać, zostawcie łapę w górę, a my widzimy się już wkrótce z fartem. No i nie musiałem zaciemniać, bo i tak jest już ciemno, ale takie są minusy zmiany czasu. Zmiana czasu była teraz z soboty na niedzielę, także jest ciemno, a tak byśmy jeszcze godzinę jasnego. Dobra, koniec pitolenia, z fartem.